Okej, dzień dobry. Miałem dzisiejszy odcinek poświęcony filmografii i dziełom pana Papryka Wegi, czy tam Patryka Wegi. I w sumie nie są złe. W sensie zależy od tego takiego mentalnego setupu, jaki sobie założysz. Jeżeli powiedzmy po całym tygodniu rypania w pracy, twój umysł po prostu już paruje i potrzebujesz, no nie wiem, takiego Toma i Jerry'ego, to myślę, że te filmy mogą się do tego nadać. Żeby było śmieszniej, one podejmują się tych tak zwanych faktów medialnych, które można było usłyszeć, przeczytać w gazetach typu Fakt, Super Express, no takie medialne, powiedzmy, że afery, czy to powiedzmy w Pętli, którą ostatnio obejrzałem właśnie wczoraj i która mnie zainspirowała do nagrania tego odcinka, czy też inne filmy typu Botox, Banksterzy czy Frankowicze, jakoś tak, na którym byłem zresztą w kinie. I czytam nawet Pitbull, od którego przecież chyba Patryk Wega zaczął swoją zabawę z tym całym swoim podgatunkiem filmowym. Bo tak w sumie można nazwać ten cały jego styl. No, typowy styl Patryka Wegi. Czyli oczywiście jest jakaś bardzo znana medialna historia, nawet i polityka, nie? Jest, ta historia musi mieć zabarwienie sensacyjne, takie, że no powiedzmy ta cała gawiedź się interesuje tym, nie wiem, jakieś gwiazdy, politycy, brudne interesy, mafie, tego typu rzeczy. Są przekleństwa. Są bardzo proste teksty, takie już naprawdę skierowane bardziej, scenariusz jest skierowany bardziej do takiego typowego Polaka, że się tak wyrażę. I również fabuła często jest bardzo, ale to bardzo spłycona. Filmy nie wymagają zresztą takiego głębszego zastanowienia się po nich, tylko po prostu ogląda się jak taką no, jarmarczną troszeczkę rozrywkę. Każdy ten film, gdyby na przykład, nie wiem, Martin Scorsese zrobił, czy jakiś Ridley Scott, jakiś taki bardzo kreatywny reżyser, to nagrałby te filmy z jakimś morałem. A w tym przypadku to po prostu jest narysowana fabuła i ona mniej lub bardziej jest prostolinijna, bardzo prostolinijna. Oczywiście jest dużo seksu, dużo nagości, dużo no wulgaryzmów, wiadomo, nie? Królikowski to chyba praktycznie w każdym filmie jest. Tam taka obsada jest dosyć stała, jak pan Karolak przy serialu, przy filmach romantycznych, czy tam pan Adamczyk. To tak wiadomo. Ale jak na takie kino by się za przeproszeniem odmurzyć, jest bardzo fajne. Jest całkiem okej. Jest tak zwanym kinem niewymagającym, mimo że są całkiem no, poważne afery oraz całkiem poważne sytuacje przedstawione w tych filmach. Ale to wszystko jest na tyle spłycone, że no, nie wymaga myślenia już po filmie. Wszystko jest podane na tacy, nie ma żadnych niedomówień, tylko ładnie napisany jest
powiedziane, opisane, całe zakończenie i cała fabuła jest po prostu włożona na tacy, by widz nie musiał nadwyrężać swoich zwojów mózgowych, tylko po prostu usiadł. To jest takie kino rozrywkowe. Brutalne, fakt, że brutalne i często niektóre sceny są, no na przykład scena narodzin w pętli, no są, okej, okay, dobra, jest. No i pan Patryk Wege jest dosyć bardzo takim płodnym reżyserem, ponieważ co roku są, nie wiem, ze 2-3 filmy wyreżyserowane przez niego. I po prostu, wiecie, jak ktoś po prostu potrzebuje się rozerwać, odpocząć mózgowi od trudów dnia poprzedniego, to to jest idealny, idealny taki sposób na rozerwanie się. Teraz niedługo kolejny film właśnie ma wejść. To się chyba nazywa Miłość, Seks i Pandemia, czy jakoś tak. To nie wiem, może się do kina przejdę. Tak, po prostu pogapi się w ekran, podumać. Może to nie będzie jak Matrix, nie, że wyjdę, tylko no, posiedzę. No i też dobrą taką zaletą tych filmów jest to, że wcale nie są aż tak długie. Chyba nie ma filmów dwugodzinnych u pana Patryka. No, to też jest dobre. Tak, żeby po prostu, no, tacy ludzie, którzy mają mniej komórek mózgowych, żeby się, no też im nie zagrzały za bardzo. A poza tym kasa mi się kasa. To też jest ważne. Także po prostu no, robić te filmy w miarę szybko. No i to chyba tyle. Filmy są takie fajne. Dużo golizny jest. Zwykle też seks jest nihilistyczny. W przypadku tych filmów nigdy nie jest no, pokazane jako coś wyższego, tylko no, zawsze to jest takie no, po prostu rąbanie w tartaku, jak to się mówi. To no tam zawsze ten, zawsze dużo twardziel jest oczywiście, wszyscy mają takie one-linery, gdzie oczywiście muszą rzucać kurwami na lewo i na prawo. Często też są takie dziwne jakieś przenośnie albo takie niezrozumienia, oraz to też jest dosyć fajna taka mieszanka elementów komediowych, tylko wpleconych no, w taką dosyć dziwną fabułę. Czasami jest właśnie bardzo cringy. No ale co zrobić, no taki reżyser, taki styl mi się podoba, tylko że no, nie jest to kino ambitne. Dobra ludzie, to myślę, że tyle. Takie podsumowanie po prostu no, tych filmów. Na razie trzymajcie się. Mam nadzieję, że się wam będą podobać niektóre, tak jak mi. Tak by się odmurzyć. Na razie, ho.